Dziękujemy za dzisiaj. Robert Karpowicz i Jacek Tomkowicz. To już prawie 18, czas na fakty w RMF FM. A na fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski. Debata przy niemal pustej sali Europarlamentu, ale pełna gwałtownych emocji. Nasza korespondentka streści zakończoną dyskusję o Polsce w Strasburgu. Już za kilka chwil popołudniowa rozmowa Marcina Zaborskiego w RMF FM. Gościem naszego dziennikarza będzie poseł Eugeniusz Kłopotek z PSL. Jednak zaczniemy od nowych informacji na temat wypadku w Łodzi. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej z Kniaziewicza w Łodzi. W wypadku cierpiały osoby podróżujące autem, donosi reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jak doszło do tego wypadku? Z pierwszych informacji wynika, że tramwaj jechał ulicą Zgierską w stronę centrum miasta, a samochód wyjeżdżał od strony szpitala imienia Biegańskiego z ulicy Kniaziewicza. To miejsce jest niebezpieczne, bo ulica łukiem wchodzi na tory i je przecina. Kierowcy muszą tam uważać, aby ustąpić pierwszeństwa tramwajom. W tej chwili tramwaje linii 4, 11, 16, 16A i 46 jeżdżą objazdami. Na odcinkach, gdzie nie mogą dojechać tramwaje, czyli od ulicy Zachodniej przy Limanowskiego po samej Zachodniej i Zgierskiej, kursują zastępcze autobusy. Dwa samochody zderzyły się na autostradzie A2 na Mazowszu między węzłami Grodzisk, Mazowiecki i Wiskitki. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienia potrwają półtorej godziny. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu zakończyła się debata na temat stanu praworządności w Polsce. Dyskusji przysłuchiwała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Debata, która po raz kolejny odbywała się raczej przy pustej sali, była bardzo emocjonalna i tym razem bardzo polsko-polska, z wieloma personalnymi uwagami, nawet niezwiązanymi z samą debatą o praworządności. Na przykład eurodeputowana PO Barbara Kudrycka cytowała słowa Jarosława Kaczyńskiego o uchodźcach i chorobach, które roznoszą. Wiele złości i uwag skupił na sobie profesor Ryszard Legutko, który bronił stanowiska rządu. Zaatakowały go m.in. feministki z ugrupowania liberałów, twierdząc, że rząd ogranicza w Polsce prawa kobiet. Mało w tej debacie było troski o Polskę, a dużo walki ideologicznej. Na zegarze dokładnie 2:58. Dzień dobry. Dzień dobry, poseł PSL Eugeniusz Kłopotek jest z nami. Dzień dobry, panie pośle. Miał pan czas dzisiaj obserwować posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej? Nie. A szkoda, bo poszukiwana jest caryca. Pan może zna? Nie. Żadnej carycy? Carycy żadnej. Albo znaczy, wie pan, caryca tak Katarzyna może. Ja tak na marginesie, zainteresowanie tą komisją nie jest wielkie. Po dzisiejszym posiedzeniu może będzie, bo jednak pytanie o nazwisko carycy Katarzyny padło, wie pan? Poseł tak? Suski próbował ustalić. Aha, nie. Ale gdyby pan coś wiedział, ja myślę, to może trzeba myślę, że dopiero będzie duże zainteresowanie, jak zostanie wezwany były premier Donald Tusk. No, jutro wicepremier Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, więc może czegoś się dowiemy. Pierwsze komisje jeszcze cieszyły się zainteresowaniem, ale później jak zobaczono, jakie efekty są tych wszystkich komisji, to już ludzi to tak nie bajeruje, ani nie rajcuje. To o bliższej historii porozmawiajmy. Broni pan generalskich szlifów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka? Na to patrzę w inny sposób. 27 lat już, prawda? W wolnej, demokratycznej Polsce. Wszyscy już rządzili. Obecni rządzący również już mieli szansę porządzić. Mało tego, sądy są niezawisłe. I do tej pory nikt nie potrafił rozliczyć do końca autorów stanu wojennego. I powie pan dzisiaj, jak Władysław Kosiniak-Kamysz, że chęć zemsty nie jest dobrym doradcą? I w tej chwili ja powiem bardzo podobnie, bo powiem w ten sposób. Generał Jaruzelski sam prosił, żeby na jego nagrobku napisać Wojciech Jaruzelski, żołnierz. I tak zostało napisane. Jak Macierewicz chce go zdegradować, to niech próbuje. Oczywiście najpierw to, czy musi przejść przez ustawę. Nie wiem, czy on w ogóle ma takie uprawnienia, czy to również nie prezydent w tym zakresie nie powinien się wypowiedzieć. Trzeba zmienić przepisy, żeby to było właśnie możliwe. A w Ale powie pan, panie pośle, jak wdowa po Czesławie Kiszczaku na przykład. To przerażająca decyzja. Przecież mój mąż jest polskim bohaterem. Nie. To mój mąż uchronił nasz naród przed wojną domową. Nie, to tutaj nie podzielam. Oczywiście ja rozumiem, to jest osoba najbliższa generałowi Kiszczakowi, ale ja nie podzielam jej poglądu. Mało tego, powiem tak, jeśli ta degradacja miała być takim symbolicznym zamknięciem tamtego rozdziału naszej historii, myślę, że oni już dzisiaj z zagrobu są na to gotowi. No, a pana szef Władysław Kosiniak-Kamysz, jeszcze raz go przywołam, mówi, że to nic nie zmieni, a tylko znów podzieli Polaków. Niestety tak. I tu ma rację mój szef. A jednocześnie mówi też, przywołując słowa kardynała Glempa, że kardynał Glemp jednak mówił o tym, co dobrego udało się Wojciechowi Jaruzelskiemu, niezależnie od tego, co się działo wcześniej. Zastanawiam się, czy tę samą zasadę Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje dla Stanisława Piotrowicza. Mówmy o tym, co dzisiaj,
a nie o tym, co w przeszłości. Tak, panie redaktorze, no jeżeli jedna strona krzyczy precz z komuną i druga strona krzyczy precz z komuną, to ja się pytam, gdzie jest ta komuna? Do jasnej ciasnej, nie prawda? Widzi pan jej nigdzie już? No, no nie, no bo naprawdę. Jedni na drugi, albo są wszyscy już komunistami, nie? A swoją drogą, jak już chcemy degradować, no to trzeba by było wtedy degradować wszystkie tytuły naukowe zdobyte w PRL-u i tak dalej. To oczyśćmy się do końca i dajmy sobie wreszcie z tym spokój. Tym bardziej, że polskie społeczeństwo co do oceny stanu wojennego jest bardzo podzielone i te siły po jednej i po drugiej stronie są bardzo wyrównane. To gdyby pan teraz był w Parlamencie Europejskim, czy przed momentem, kiedy była debata poświęcona Polsce, krzyczałby pan tyrania w Polsce? Nie. Ja przede wszystkim jestem przeciwnikiem tego, żeby próbować przy pomocy obcych załatwiać polskie sprawy. A ktoś to próbuje robić? Ale no oczywiście, no wynosząc to wszystko do Parlamentu Europejskiego, mi się to nie podoba, bo proszę pana. To kto to próbuje garstka, robić, panie pośle? No ci, którzy to spowodowali. Czyli kto? No prawdopodobnie opozycja. Prawdopodobnie. Nie, to nie wiem, jaka. A opozycja to a konkretnie, nie PSL między innymi? Nie, nie. PSL się w to nie bawi. To, żeby była a nie ma jasna. PSL-u w Europejskiej Partii jest, Ludowej? Jest, ale do tego ręki nie przykłada. Bo, panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze. Garstka wysłucha, pocieszy, poklepie, pójdzie w swoją stronę, bo powie, że Unia Europejska czy Europa ma dużo poważniejsze problemy niż Polska. My polskie sprawy powinniśmy starać się załatwiać naszymi siłami w naszym kraju. No to ma pan załatwianie polskich spraw własnymi siłami na ulicach Warszawy na przykład wczoraj. O. Maszerował pan ulicami stolicy? Nie, nie. Dlaczego? Nie. Bo proszę pana, ja mimo wszystko wyrażam pogląd, i ten pogląd myślę, że sporo Polaków wyraża. Mianowicie, jeśli chcemy odsunąć rządzących od władzy, bo ich rządy nam się nie podobają, co jest prawdą, to najlepszym sposobem jest pójście do lokalu wyborczego i wrzucenie odpowiedniej kartki z odpowiednim zakreśleniem do urny wyborczej. Ale to dopiero za kilka lat, panie pośle. Trudno, to trzeba to przećwiczyć i przeżyć. Trudno. Nie widzi pan potrzeby, jak mówią liderzy KOD-u chociażby, wspieranie przez opozycję, wypowiadania posłuszeństwa tej władzy? Jeszcze raz podkreślam. Jeżeli chcemy się nadal uważać, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, to sposobem na usunięcie rządzących jest urna wyborcza. Ale, panie redaktorze, ja jednak jestem coraz bardziej zaniepokojony, bo z jednej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem, które już trąci fanatyzmem, a z drugiej strony mamy do czynienia z narastającym wkurzeniem wielu Polaków. A rozumie pan to wkurzenie? Tak, rozumiem. To dlaczego ludzie rozumieją? Rozumiem, na bo ulicę? Proszę pana, to, że ja tu dzisiaj jestem na pana zaproszenie po długiej przerwie, dlatego że ja już odpuściłem sobie trochę działalność taką, funkcjonowanie w mediach, to jest to, że zaczynam się też niepokoić o przyszłość tego, co w naszym polskim domu się będzie działo w najbliższym i w dalszym czasie. Ale to co jest powodem tego niepokoju, panie pośle? Powiem panu tak, nie, to są poczynania ekipy rządzącej, bo dopóki, to jest też sprytny zabieg, dopóki są zapewnione igrzyska, przynajmniej dla niektórych Polaków, a są zapewnione, bo to jest, tak jak powiedział też prezes Kosiniak-Kamysz, walka dwóch plemion barbarzyńskich. Bo taka jest prawda. Myślę, i to dopóki pan również rok temu rządzący, już mówił o szaleństwie tak tej jest. Ekipy. I, niech pan i rozumiem, że pan mówi o szaleństwie, ale powodów do protestów ludzi na ulicy nie widzi. Jeszcze niech pan posłucha. I dopóki ta ekipa będzie dawała troszeczkę chlebka, to te 30 parę procent zawsze będzie. Ale przyjdzie taki moment, jeśli te dwa zjawiska, o których mówiłem, fanatyzm z jednej strony, wkurzenie z drugiej strony, zaczną się pogłębiać, nasilać, to wystarczy iskra. I teraz niech pan posłucha, co panu powiem, a nie chciałbym, żeby do tego doszło. Poleje się polska krew wywołana naszymi polskimi waśniami. To co zrobić, żeby tego nie było? Bo lider PSL-u mówi tak, trzeba Polsce przywrócić braterstwo. Piękne słowa, piękne hasło, tylko jak je wprowadzić w życie? Powiem krótko, jeśli jedna strona i druga strona chociażby w części się nie opamięta i nie otrzeźwieje i nie cofnie się o krok do tyłu, to źle wróżę. Powie pan tym, którzy wyszli wczoraj na ulicę w ramach manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, popełniacie błąd? Tak, też powiem. I jak pan im to wytłumaczy? Widzi pan, jeżeli w tym gronie, to ja wiem do czego pan zmierza, ale jeżeli w takim gronie znajduje się esbek, prawda? I on jest teraz jedną z twarzy tej demonstracji, to ja się nie dziwię, że rządzący mają oczywiście dodatkowy argument w ręku. Ale też jeżeli po stronie rządzących jest, no niestety, pan Piotrowicz, to jest znowu woda na młyn dla tych, którzy protestują przeciwko obecnej władzy.
naprawdę to zaczyna trącać szaleństwem. Jarosław Kaczyński mówi, że te protesty są dlatego, że dobra zmiana, zmiana przygotowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości napotyka opór, można powiedzieć wściekły opór, czyli słyszałem którzy tracą. Powiem tak, ja się dziwię Prawu i Sprawiedliwości i samemu, głównie prezesowi Kaczyńskiemu, przecież on, od niego to wszystko zależy. Dlaczego otwierają tyle frontów walki? Gdyby się skoncentrowali na tych dobrych zmianach w zakresie społecznym, i w miarę normalnie pozwolili ludziom żyć i oddychać swobodą, pełnią praw wolnościowych, to mogliby długo porządzić, a tak przyjdzie kryska na matyska. Może będzie pan mógł o to zapytać jutro na spotkaniu opłatkowym w Sejmie. Rozumiem, że podejdzie pan do prezesa Prawa i Sprawiedliwości i połamie się opłatkiem. 18 razy byłem na spotkaniu opłatkowym, nie opuściłem żadnego. Jutro po raz pierwszy w mojej karierze parlamentarnej nie będę na opłatku. Dlaczego? Nie będę. Dlaczego? Bo to jest wszystko jedna wielka, to jest fałsz i faryzeuszostwo. To już za chwilę rozmawiamy o tym na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam. Poseł Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam ponownie, panie pośle, tym razem w internecie. Dlaczego nie chce pan pójść na spotkanie opłatkowe? Nie chce pan spotkać się z politykami Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie? Panie redaktorze, z moimi kolegami i koleżankami to się jeszcze dzisiaj spotykam, zaraz po pańskiej audycji. No ale opłatek w Sejmie jest po to, żeby ponad podziałami się spotkać i rozmawiać. Nie, ale to jest wszystko, mówię, podszyte fałszem, obłudą i po prostu... Czuję się źle. Po raz pierwszy czuję się źle i nie pójdę na ten opłatek. A kiedy pan dziś pracując w Sejmie widzi projekt prezydencki ustawy o obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, to oczyma wyobraźni widzi pan takie ponad podziałami politycznymi obchody w 2018 roku? Nie widzę. A co trzeba byłoby zrobić, żeby to byłoby możliwe? Powiem panu szczerze, być może w Polsce unikniemy najgorszego, ale do normalności dojdzie, jak pokolenie nasze, również moje, już odejdzie z dużej polityki. Straszy pan strasznie w tym momencie. Nie, mówię szczerze. Czarne lata przed nami? Obawiam się, że tak. PSL wyśle swojego człowieka do tego Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości? Tak, tak, tak. No ale to po co, skoro pan nie wierzy, że te obchody są możliwe? Ale ja mówię jako Eugeniusz Kłopotek. Nie? Oczywiście członek PSL-u. Po prostu do 2018 roku nie wierzę, że te bardzo mocno rozkopane rowy zostaną chociażby w części zasypane. Czyli pan Obawiam się najgorszego. Pan twardo stąpa po ziemi jako Eugeniusz Kłopotek, a pana koledzy w partii są naiwni i wierzą, że jednak się uda. Nie, bo PSL idzie własną drogą, stara się w tych wszystkich wypowiedziach, ich poczynaniach nawoływać do pewnej normalności, żebyśmy nie przekroczyli pewnych granic, gdzie już nie będzie można się cofnąć i niczego dobrego zrobić. A tu na to przywołują niektórzy słowa, które mówił Dante Alighieri, że najbardziej gorące miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy w czasie kryzysu moralnego zachowują swą neutralność. Właśnie, że nie, ale w trakcie kryzysu są potrzebni ci, którzy jeszcze nawołują o normalność. Czeka pan, panie pośle, na powrót Donalda Tuska do Polski? Ja wolałbym, żeby został również na tą drugą kadencję szefem Rady Europejskiej. A nie chciałby pan, żeby wrócił do Polski Ale potem wróci. Jako rycerz, który na białym koniu przyjedzie i zjednoczy opozycję? Znaczy, ja jestem przekonany, że jeśli zostanie na tą drugą kadencję, to po niej wróci i będzie pewnie naturalnym kandydatem, przynajmniej tego obozu, z którego się wywodzi, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A wyobraża pan sobie wspólne listy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jeśli kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie innego wyjścia, że to będzie jedyna szansa, żeby powiedzieć stop szaleństwu, to wyobrażam sobie. No, pamięta pan jeszcze, że kiedyś mówił o tym, że wyobraża pan sobie, bo widzi pan taką koalicję PSL, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak. I powiem panu szczerze, my się naprawdę niewiele różnimy w sprawach historii, poza oczywiście tym, o czym mówimy tutaj przy Smoleńsku, ale w sprawach historycznych, w sprawach społecznych, nawet w sprawach gospodarczych, nie różnimy się dużo. I tu wcale nam nie jest tak daleko. Ale niestety zamiast przybliżać się w tych
wizjach, w tych programach, my się od siebie coraz bardziej oddalamy. Ale po latach, które minęły od tych słów wtedy wypowiedzianych, coś panu zgrzyta, coś pana uwiera, nie wiem, wstydzi się pan tej wizji? To znaczy, ja powiem szczerze, że coraz trudniej mi sobie wyobrazić koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Przecież, czyli wciąż pan jeszcze sobie ją wyobraża, jak pan wie, jeśli coraz trudniej. Jak byliśmy w koalicji z Platformą, ja byłem często, no takim, niektórzy uważali, że takim dyżurnym posłem krytykującym poczynania Platformy Obywatelskiej. No, tak na marginesie powiem, dzisiaj mi o tym mówią inni. Gdyby oni cię więcej słuchali, to może by to inaczej wyglądało też. Niż ale wygląda. Zaraz. Jeśli pan ale mówi, teraz... coraz mniej sobie wyobrażam, to znaczy, że jeszcze cień tej wyobraźni tak, jest. Tak, jest. Wciąż pan widzi jeszcze, rząd PiS-u jeszcze, i PSL-u. Jeszcze cień takiej wyobraźni jest, gdyby trzeba było kiedyś rzeczywiście tworzyć jakąś koalicję, ale no, ruch należy do PiS-u, do prezesa Kaczyńskiego, nie wiem, do polityków PiS-u, ale to, czyli nie co podpisze oni robią... się pan, panie pośle, no właśnie, to co robią, nie podpisze się pan pod tym, co mówi Grzegorz Schetyna na przykład, kiedy zapowiada, że trzeba będzie postawić przed Trybunałem Stanu premiera, prezydenta, prezesa... No i jeśli to pójdzie dalej w tym kierunku, jak no chociażby te wczorajsze słowa też prezesa Kaczyńskiego, że trzeba w domyśle nałożyć kaganiec na opozycję, pytanie, co to oznaczają takie słowa, jeszcze w rocznicę stanu wojennego. Nie, on mówi o tym, że trzeba uporządkować działanie opozycji. Ale trzeba mówić językiem prostym, panie redaktorze. I pan to tak rozumie, że a chodzi ja to o kaganiec? Wprost. Oczywiście, że przyznanie specjalnych uprawnień liderowi opozycji. Ta, no i teraz tak, wśród tych różnych odłamów opozycyjnych szukajmy tego lidera, prawda? A kto jest liderem opozycji? No właśnie. No dla mamy pana kilku, kto jest liderem opozycji? Jest kilku takich, co nosi buławę tego marszałka opozycji. No rozgląda opozycji. Się pan po Sejmie, no. Gdzie go pan widzi? No. Kto to jest? Ja uważam, że w tym momencie takim najbardziej rozsądnym i normalnym liderem opozycji mógłby zostać prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Mógłby nieskażony, zostać, ale chyba jeszcze nim nie jest. Jeśli spojrzymy jest, na twarze w tym momencie Grzegorza Schetyny czy Ryszarda Petru, pewnie no ta, się uśmiechają. Ale jeszcze nieskażony PRL-owską przeszłością. A prawie doktor Eugeniusz Kłopotek, uśmiecha się pan, bo czeka pan na recenzję pracy doktorskiej. Kiedy obrona? Na początku przyszłego roku, zobaczymy. To pozostaje nam trzymać kciuki, tak, żeby się udało. Jednak o czym ten doktorat? To jest, o gęsiach. Tak, oczywiście. Gęsi to jest zbawienny dla mnie, jako polityka temat. Wszystko będzie dobrze? Gęsi pomogą? Przyznam się szczerze, że to, co jest interesujące, to do tej pory nikt tego typu pracy doktorskiej na gęsiach nie wykonał, jaką ja wykonałem. To jest interesujące. Eugeniusz Kłopotek, który odkrywa nowe życie gęsi. Dokładnie bardzo tak. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.